Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dzisiaj czeka nas pewnie kolejna nieprzespana noc dla ekipy Obywatele News, dla naszych gości i pewnie przynajmniej niektórych z Państwa, którzy zdecydują się ten program oglądać w nocy. A gośćmi Państwa i naszymi będą dzisiaj w tym wieczornym, nocnym programie pan sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Justicja i pani mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik z inicjatywy Wolne Sądy. Uczestniczył będzie także Paweł Kasprzak, działacz Obywateli RP, którzy przez wiele lat dopominali się o niezależność Sądu Najwyższego i że tak powiem, wykonali wiele spektakularnych akcji po to, żeby tej niezależności bronić i domagać się jej poszanowania przez partię rządzącą. Ja przepraszam, zacznę od Pawła Kasprzaka, właśnie dlatego, że on trochę na własnej skórze doświadczył tego, jakie Prawo i Sprawiedliwość ma plany wobec Sądu Najwyższego. Pawle, jakoś z komentu, jak odebrałeś informację o tym, że pani prezes Gersdorf najpierw odwołała walne zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego, a dzisiaj wystąpiła z takim apelem, w którym jakby się usprawiedliwiała, dlaczego to zrobiła. Jak ty to odebrałeś? Że to, jak rozumiem, to mam nadzieję, że od pana sędziego dowiemy się, jak to wyglądało z tamtej strony, ze strony Sądu Najwyższego, ale po pierwsze tę swoją decyzję pani profesor Gersdorf ogłosiła publicznie jakiś czas temu, bodajże tydzień, tu nie pamiętam, pan sędzia skoryguje. I to nie wywołało jakiegoś specjalnego komentarza. Znaczy myśmy byli, a dokładnie moim piórem, także że redakcja Obywatele News była jedną z kilku, która w ogóle zauważyła ten fakt. Poprosiliśmy o komentarz między innymi panią profesor Ewę Łętowską. Ten komentarz pani profesor Łętowskiej ja zrozumiałem, no cóż, wielkich nadziei na obronę Sądu Najwyższego i kadencji pani prezes Gersdorf, znaczy jej następcy, tak, który byłby niezależnym sędzią, specjalnie nie ma. Tak to skwitowała między wierszami, albo właściwie wprost pani profesor Ewa Łętowska. Ja to odebrałem inaczej, to stanowisko pani profesor Gersdorf. Znaczy, Sąd Najwyższy w swoich uchwałach, decyzjach i orzeczeniach powiedział już o tym, kto jest sędzią Sądu Najwyższego, a kto nie jest sędzią. Już naprawdę wszystko, co sędziom i sądowi powiedzieć wypada, nie przekraczając prawa. To były bardzo jednoznaczne stanowiska, tak? W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc z prawnego punktu widzenia sprawa jest czysta. Nie jest rzeczą sądów, a jest rzeczą moim zdaniem obywateli dokonywać nacisku na władze, które decydują się bezczelnie nie respektować wyroków sądu i uchwał sądowych. Tak? Więc z tej roli sędziego i sądu pani profesor Gersdorf nie wychodzi. Pozostając w niej, wypowiedziała się tak stanowczo, jak tylko mogła się wypowiedzieć. I jak ja dzisiaj czytam Jarosława Kurskiego w Gazecie Wyborczej, który mówi, że Sąd Najwyższy wywiesza białą flagę, to ja przypominam sobie flagę z napisem Konstytucja, którą na naszą prośbę państwo sędziowie na budynku Sądu Najwyższego wywiesili, a do dzisiaj jestem z tego dumny. I jak Jarosław Kurski pisze w Gazecie Wyborczej, że obywatele, którzy walczyli o niezawisłość sądów, zostali teraz przez Sąd Najwyższy zostawieni samym w sobie, to budzi we mnie głęboki sprzeciw i powiedziałbym oburzenie. Ja jestem jednym z tych obywateli, którzy walczyli o niezawisłość Sądu Najwyższego. Ja się czuję owszem porzucony przez wielu kumpli w tej rewolucji, że się tak kolokwialnie wyrażę, ale na pewno nie przez sędziów i na pewno nie przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf, której rolę w tym całym zamieszaniu sądowym obserwowałem z dużą uwagą, z rosnącym podziwem i chcę dzisiaj bardzo stanowczo powiedzieć, że w tej całej historii 5 lat pisowskiego zamachu stanu Sąd Najwyższy był tą instytucją, która stawiła opór najbardziej zdecydowany, najtwardszy i jak dotychczas bardzo skuteczny. Jeżeli ten skuteczny opór nie ma szans być legalnie kontynuowany, to ze smutkiem całkiem po prostu rozumiem, ale przepraszam bardzo, z ludzi, którzy wzięli na siebie w Polsce konstytucyjne obowiązki, mało kto potrafił się z nich wywiązać tak godnie, z takim honorem, z taką odwagą i z taką odpowiedzialną konsekwencją, jak zrobili to sędziowie Sądu Najwyższego z panią profesor Małgorzatą Gersdorf na czele. Ja przepraszam z tej okazji, nie wiem, czy ona jest smutna i na ile jest smutna. Ja po prostu chylę czoła. Już to robiliśmy wielokrotnie jako Obywatele RP, ale to jeżeli to ma być pożegnanie,
to ja z najgłębszym ukłonem żegnam panią profesor Małgorzatę Gersdorf jako pierwszą prezes Sądu Najwyższego. I to jest cała moja reakcja na te dla mnie głęboko oburzające komentarze, które się pojawiły w mediach po naszej stronie. Jest mi bardzo przykro, że to nasza strona takie komentarze z siebie wydała. Przepraszam, że tyle mówię, ale to jest dla mnie sprawa po pierwsze fundamentalnie ważna, a po drugie taka, którą naprawdę bardzo głęboko osobiście przeżywam. Panie sędzio, przepraszam, że to nie panu dałem pierwszemu głos jako naszemu gościowi, ale właśnie nie dlatego, że chciałem być nieuprzejmy, tylko dlatego, że uważałem, że dobrze by było, żeby pan jako sędzia Sądu Najwyższego usłyszał, co na ten temat ma do powiedzenia Paweł Kasprzak, który ma pewnie jeszcze parę procesów o to wytoczonych przez policję i prokuraturę, że uczestniczył w nielegalnych rzekomo akcjach na rzecz niezależności Sądu Najwyższego. Panie sędzio, no, bardzo szeroko w tym środowisku obrońców demokracji niestety rozchodzi się taki pogląd, że pani profesor Gersdorf wywiesiła białą flagę. Ja tego poglądu też nie podzielam, ale no, muszę pana profesora, pana sędziego zapytać, czy pani profesor miała jakieś inne wyjście, czy rzeczywiście była jakaś możliwość bardziej aktywnej obrony niezależności sądów? Ja powiem tak, otóż wydaje nam się i wydaje się pani pierwszej prezes, że te możliwości, które były, zostały wykorzystane. Ja przypomnę, że była cała sekwencja podjętych działań przez Sąd Najwyższy i to różnorodzajowych, ale także takich orzeczniczych, bo przecież to Sąd Najwyższy pozadawał pytania prejudycjalne. W wyniku tych pytań wydane zostało już jedno orzeczenie. Potem drugie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, powstrzymano przerwaną kadencję, przerwanie kadencji, czy zamysł przerwania kadencji pani prezes. Spowodowano, że ci sędziowie, którzy ukończyli 65 rok życia, jednak orzekają i powrócili do wykonywania obowiązków. A potem wydane zostało kolejne orzeczenie, to z 19 listopada ubiegłego roku. Potem Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, pamiętamy to z 5 grudnia, gdzie wprost zakwestionował i działalność Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej przede wszystkim. No a w końcu zostało wydane to orzeczenie w postaci uchwały trzech połączonych izb. W tej chwili jakby fala krytyki, to takiej, no powiedziałbym, ostrej krytyki pod adresem Sądu Najwyższego dotyczy pozwów, które wniesione zostały przez sędziów, działaczy justycji, które zmierzają do ustalenia, czy ktoś, konkretnie sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, jest czy nie jest sędzią. Jest to droga dotychczas nigdy nie stosowana. No nie było takich. Tego typu pozwy dotyczyły ustalenia, czy się komuś należy nagroda jubileuszowa, czy nie. A nie to, czy jest ktoś sędzią, czy nie. W pierwszej sprawie z tej grupy zostało zadane także pytanie prejudycjalne. Sędziowie, no niezawiśli sędziowie rozstrzygający tę sprawę uznali, że są wątpliwości, że ma to związek z prawem Unii Europejskiej i takie pytanie zadali. Pozostałe składy czekają na odpowiedź. Część odroczyła, zawiesiła postępowania. No i teraz ja rozumiem, że autorom tych pozwów wydaje się, że to już jest jakaś ostatnia deska ratunku i że Sąd Najwyższy powinien podjąć decyzje, które spowodują, że to nie Izba Kontroli będzie oceniać ważność wyborów. No jest to dość karkołomna koncepcja i sędziowie nie zdecydowali się na nią, przyjęli inną. I czy my teraz możemy powiedzieć, że sędziowie powinni orzekać właśnie tak i że jeśli orzekają inaczej, to jest to wywieszanie białej flagi? To jest niezawisły sąd. No na tym polega istota niezawisłego sądu, że sędziowie orzekają zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoim przekonaniem i ze swoim rozumieniem litery prawa. I nie powinniśmy na to wpływać. W Sądzie Najwyższym są też różne osoby, także wśród tych starych sędziów, które mają inne poglądy. Jeśli sprawa by na nich trafiła, to trzeba uszanować i ich orzeczenie. Taka jest istota sądu. Oto tego bronimy, to jest dla nas wartość. No i po prostu nie możemy teraz jakby na zawołanie orzekać, a jeśli nie orzekamy, to ja rozumiem, można nas krytykować, można tych sędziów krytykować, można uznać, że inaczej powinni byli zrobić, ale nie należy oczekiwać od całego sądu, czy od pani prezes, czy od prezesa izby, że oni jakoś wpłyną na,
na orzeczenie. A druga kwestia to jest kwestia zwołania albo niezwołania zgromadzenia ogólnego i wskazania tych pięciu kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Rzeczywiście do zwołania zgromadzenia nie doszło, rzeczywiście nie dojdzie już za czasu kadencji pani prezes Gersdorf, ale czy to spowoduje, znaczy po pierwsze pani prezes Gersdorf nie miałaby tak naprawdę wpływu na to, jacy kandydaci zostaną przedstawieni i cała procedura zawarta w ustawie o Sądzie Najwyższym, poprawiana zresztą kilkakrotnie w ciągu ostatniego czasu, no została tak skonstruowana, że właściwie na 100% można powiedzieć, że wśród pięciu kandydatów znajdzie się ten kandydat, który być może już jest faworytem prezydenta. Czy to, że się to zgromadzenie nie odbyło właśnie teraz, w czasach tej pandemii, to jest taki znowu jakieś zaniedbanie, czy my coś tracimy? Tutaj znowu pani prezes została skrytykowana zarówno przez działaczy justicji, jak i przez Kancelarię Prezydenta i przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszyscy ją za to skrytykowali. Wydaje się, że tutaj żadnej wielkiej szkody nie ma. Nawet w postaci tego komisarza, o którym mówimy w skrócie, że jest komisarzem, to też nic takiego się nie stanie. To do tego zgromadzenia dojdzie. Być może dojdzie też do wskazania jakiegoś takiego kandydata, który większość sędziów będzie uważała za najlepszego. Ale i tak wydaje się, że przy tych mechanizmach nie ma możliwości, skutecznej możliwości blokowania tego wyboru albo zmuszenia pana prezydenta do wyboru takiego kandydata, który to sędziom by odpowiadał. Więc wydaje się, że ta krytyka teraz, no jakby zawsze warto brać pod uwagę całość działania, czy całość podjętych działań, całą sekwencję tych działań. No bo dzisiejszy artykuł wyborczy, a nie tylko zresztą tam, bo to się powtarzało, dostaliśmy też różne maile od obywateli różnych. No myślę, że to zabolało tutaj i panią prezes osobiście, i wielu sędziów Sądu Najwyższego. Wydaje się, że to trochę, można oczywiście apelować do sędziów, zwracać się o takie czy inne rozstrzygnięcie, przekonywać, ale mowa o wywieszaniu białej flagi i takiego uznania, że teraz Sąd Najwyższy zaniedbał coś takiego, co spowoduje, że te wybory odbędą się w taki czy inny sposób. To jest przesadna opinia i opinia niesprawiedliwa. Panie sędzio, ale mam takie pytanie, ponieważ jednak pani Gersdorf, to jest akurat kończy się jej kadencja, więc tu nie ma żadnej możliwości wyboru, ale akurat tak się staje, że pani sędzia odchodzi, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego odchodzi w momencie, kiedy przynajmniej do tej pory jeszcze aktualny jest plan przeprowadzenia wyborów 10 maja. No, skądinąd wiadomo, że te wybory już teraz będą, jeżeli się w ogóle odbędą, ale jeżeli się odbędą, będą prawdopodobnie oprotestowywane przez bardzo dużą część obywateli, opozycji, różnych osób niezadowolonych z ich przebiegu. A przecież wiadomo, że Sąd Najwyższy, co prawda Izba Kontroli Nadzwyczajnej przede wszystkim, ale jednak to jest instytucja Sądu Najwyższego, orzeka o ewentualnej prawidłowości, legalności wyborów. Czy to fakt, że pani profesor Gersdorf nie będzie pełniła funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że ktoś ją będzie zastępował, ale bo trudno sobie wyobrazić, że w tak krótkim czasie jednak zostanie zwołane zgromadzenie sędziów i wytypowani kandydaci na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy to jednak nie oznacza jakiegoś zagrożenia dla stabilności funkcjonowania w sądu w chwili, kiedy będzie trzeba orzekać o legalności bądź nielegalności wyborów? Jak pan rzecznik to widzi? Wydaje mi się, że takiego zagrożenia w gruncie rzeczy nie ma, a też musimy mieć świadomość, że pani prezes nie miała żadnego wpływu na działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To nie jest tak, że prezes sądu, czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego tak naprawdę ma wpływ na działania sędziów poszczególnych, izb poszczególnych, czy prezesów poszczególnych izb. Jak się okazuje, tego wpływu w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej w ogóle jakby nie można wyegzekwować, bo i orzeczenia, wyrok Sądu Najwyższego, uchwała, apele pani prezes, teraz zarządzenie już takie techniczne związane z aktami i wszystko to nie powoduje efektu w postaci zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej, a sędziowie i prezes tej Izby oświadczają, że będą dalej działać. Żyjemy w takiej rzeczywistości.
rzeczywistości, która parę lat temu zdawałaby się no, nieprawdopodobna. I to, czy pani prezes jest na tym stanowisku, czy będzie to ktoś inny. No, wydaje się, że nie ma akurat wielkiego wpływu na to, co zrobi Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w odniesieniu do wyborów, jak będzie rozpoznawać protesty wyborcze, czy jaką uchwałę w efekcie podejmie. Panie sędzio, jeszcze ostatnie pytanie, bo no już personalne, chociaż wiem, że o personaliach nie zawsze wypada mówić, ale tutaj to jest za ważna sprawa dla opinii publicznej i dla społeczeństwa, bo kto będzie zastępował panią prezes Małgorzatę Gersdorf? Jeżeli ja dobrze pamiętam procedurę, to jest sędzia o najdłuższym stażu w Sądzie Najwyższym, prawda? Czy to według takiej zasady będzie przyjęte to zastępstwo i kto to będzie, może już wiadomo. Tutaj mamy do czynienia z dwoma potencjalnymi przepisami. Jeden przepis mówi o tym, kto zastępuje prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa, w razie jego nieobecności. No to znajduje to zastosowanie w czasie choroby, w czasie urlopu, czy jakiejkolwiek innej nieobecności. I jeśli nie ma jakiejś konkretnej decyzji, to zastępuje go prezes Izby najdłuższym stażem sędziowskim. Natomiast no, do ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadzono także inny przepis, który mówi, że w sytuacji, w której no, nie dojdzie do prawidłowego wskazania tych pięciu kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, prezydent może wyznaczyć spośród sędziów Sądu Najwyższego osobę, która będzie do czasu prawidłowego wskazania tych pięciu kandydatów kierować Sądem Najwyższym. I prezydent już, właściwie oficjalnie Kancelaria Prezydenta zdeklarowała, że z tego przepisu skorzysta i z tego sędziego, który będzie kierował Sądem Najwyższym, wskaże. No, pani prezes uważała, że ten przepis znajduje zastosowanie tylko wówczas, kiedy w ogóle do wyborów dochodzi, ale one z jakichś powodów są nieprawidłowo przeprowadzone. Prezydent uważa inaczej. Uważa, że ten przepis znajduje zastosowanie właśnie w takiej sytuacji jak ta obecna, po upływie kadencji pierwszego prezesa i w razie braku w ogóle wskazania kandydatów. Zapewne prezydent skorzysta z tego przepisu i zapewne faktycznie będzie tak, że przyjdzie ten sędzia, pojawi się z jakimś umocowaniem ze strony prezydenta i podejmie obowiązki kierowania Sądem Najwyższym. No, znajduje to uzasadnienie w treści ustawy i będzie trudno przeciwstawić się temu rozwiązaniu. No cóż. Panie sędzio, bardzo dziękujemy. Bardzo to ponuro wygląda, bo rozumiem, że obudzimy się pewnie nie 1, ale 2 maja w nowej rzeczywistości dotyczącej Sądu Najwyższego, a co za tym idzie całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo, bardzo dziękujemy, przepraszamy za tak późną porę, ale taka jest dynamika zdarzeń, że o takiej porze musieliśmy pana sędziego nagabywać. Ja jeszcze raz tylko chciałem przekazać pokłon wszystkim sędziom Sądu Najwyższego, ale pani pierwszej prezes, pani profesor Małgorzacie Gersdorf w szczególności za wszystko, co zrobiła w ciągu tych ostatnich bardzo wielu lat, działając pod ogromną presją i zachowując się z niezwykłą odpowiedzialnością, godnością i odwagą. Odwagą, która przeszła oczekiwania wszystkich przecież obserwujących tę historię. Najwyższy szacunek dla pani profesor na pożegnanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, przekażę te słowa, na pewno będą ważne dla nich, bo to trudny czas, kolejny trudny czas dla pani pierwszej prezes. No, też chciałem powiedzieć, że zbierając materiały do tego programu, to jednak słyszałem też bardzo dużo ciepłych słów pod adresem pani prezes Gersdorf i sędziów Sądu Najwyższego, nie tylko ze strony Pawła Kasprzaka, ale innych właśnie obywateli RP, którzy akurat wiele wysiłku włożyli w to, żeby pokazać, jak ważna i potrzebna jest niezależność Sądu Najwyższego. Więc to nie jest tak, że wszyscy uważają, że to biała flaga, więc tutaj to chciałem dodać, dodając także stanowisko większości naszych kolegów, przynajmniej większości, jeżeli nie wszystkich. Bardzo dziękujemy. Myślę też, że żyjemy w takim czasie no, napięcia pewnego, tak? Kończy się kadencja pani prezes. Wszyscy są rezemocjonowani, no nie zawsze może te emocje są opanowane do końca.
my też mamy, można powiedzieć, dużo szacunku dla działaczy Justicji, dla Krystiana Markiewicza osobiście, bo przecież przez te wszystkie miesiące i lata wykonali mnóstwo bardzo dobrej pracy i dzielnie tutaj walczą o wartości, które są dla nas wspólne, więc proszę też nie odbierać tego jako jakiegoś sporu czy wewnętrznych tutaj pretensji, bo tak nie jest. Po prostu spieramy się tak, jak się normalnie ludzie w demokracji czasem spierają, ale to nie ma żadnej niechęci czy nie wiem, właśnie takich pretensji, które byłyby nieuzasadnione. Ale dziękuję za te wszystkie dobre słowa, przekażę je, dziękuję bardzo. My dziękujemy za to wszystko, co Państwo robiliście w obronie sądu. No, przede wszystkim to jest najważniejsze. Dziękuję. To już Paweł, dziękował. Kolejnym Państwa i naszym gościem jest pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Panie sędzio, jak pan odbiera te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Sądzie Najwyższym? Najpierw odwołanie przez panią prezes Małgorzatę Gersdorf zgromadzenia sędziów mających wybrać kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Później te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w międzyczasie, no dzisiejsze stanowisko pani prezes, że ona tego jednak nie uważa za wywieszenie białej flagi, bo też w określeniach publicystów czy niektórych komentatorów padały takie słowa. Jak pan to ocenia z punktu widzenia sędziego? Czy to jest rzeczywiście biała flaga, czy to jest po prostu naturalna konieczność rzeczy? No taka jest dynamika zdarzeń. No przede wszystkim, gdy mówimy o Sądzie Najwyższym, o przecież obronie tej instytucji, w której obronie właśnie wychodziły tysiące ludzi na ulicę, na Plac Krasińskich, to staje mi przed oczami widok z 2017 roku, gdy otaczaliśmy Sąd Najwyższy łańcuchem światła. I wracamy do początku, do tego, dlaczego my to robiliśmy. Robiliśmy to razem z obywatelami właśnie, czy też może robili to obywatele, a my jako sędziowie im towarzyszyliśmy, dlatego że łączy nas wiara w to, że instytucja, która w sposób ostateczny rozstrzyga spory sądowe, powinna być niezależna od wpływów politycznych i łączy nas też to, że jest to instytucja, która rozstrzyga o ważności wyborów. Hasło, które mieliśmy na transparentach, które nosiliśmy na koszulkach, to było hasło wolne sądy, wolne wybory, bo to jest właśnie ten wspólny łącznik. I jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Sąd Najwyższy ma jakieś powinności, to tą powinnością jest zapewnienie ludziom tego, żeby o ważności ewentualnych wyborów, które wszystko na to wskazuje, odbędą się w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, rozstrzygali prawdziwi sędziowie, a nie sędziowie powołani w politycznym procesie. Czy z kolei została wywieszona biała flaga w Sądzie Najwyższym? Myślę, że dajmy szansę sędziom Sądu Najwyższego. Nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca i wskazujmy na to, że to wszystko to sprowadza się nie do tego, że my chcemy krytykować czy pierwszą prezes Sądu Najwyższego, czy sędziów, tylko sprowadza się do tego, że my głośno mówimy o tym, co jest dla ludzi ważne. A dla ludzi ważne jest to, żeby zabezpieczyć ich prawo do wolności, do wolnych sądów, do wolnych wyborów. Panie sędzio, a jak pan myśli, a co pani prezes mogłaby zrobić, albo co powinna zrobić, żeby no, to zaufanie obywateli dla sądów podtrzymywać, żeby ten autorytet Sądu Najwyższego no, nie doznał jakiegoś istotnego szwanku. Czy ona mogła coś takiego zrobić? No, trzeba pamiętać, że jej po prostu się kończy kadencja sześcioletnia, zgodna z konstytucją, prawda? Więc tutaj jakby próba manipulowania tą końcem kadencji chyba byłaby źle odebrana, no bo jeżeli się przez lata walczy o konstytucję, o zastosowanie konstytucji w bieżących sprawach, to potem trudno samemu tą konstytucję naruszać. Czy tu była jakaś ścieżka do wyboru? Bez wątpienia sytuacja stała się w sposób zaskakujący, bardzo trudna i nietypowa z uwagi na panującą epidemię. Przecież 4-5 miesięcy temu nikt nie rozpisałby takiego scenariusza, że będą tak duże trudności w zwołaniu zgromadzenia. I jeżeli coś mogła zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego, no to być może
w sposób bardziej zdecydowany doprowadzić do tego, żeby to zgromadzenie jednak się odbyło, bo przecież my wszyscy widzimy, że pomimo epidemii obraduje Sejm, obradował Trybunał Konstytucyjny, obradują inne ważne instytucje i raptem kilkudziesięciu sędziów Sądu Najwyższego. Myślę, że można byłoby to przygotować w taki sposób, żeby jednak zgromadzenie się odbyło w sposób zgodny z przepisami prawa. A druga kwestia, która jest w Sądzie Najwyższym, jest z kolei już poza kwestią kompetencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a jest to kwestia dotycząca ustalenia tego, czy osoby powołane do Izby Kontroli oraz do Izby Dyscyplinarnej są sędziami, tutaj jest 10 pozwów, które z kolei leżą na biurkach sędziów Izby Pracy i to można powiedzieć, że jest już ich powinność, żeby tym pozwom nadać bieg i je rozpoznać. W żaden sposób oczywiście tutaj nie wpływając na to, jakie oni rozstrzygnięcie podejmą, ale trzeba pamiętać, że mamy sytuację, w której ujawniono listy poparcia do KRS-u, z których wynika, że Maciej Nowacki nie zebrał wystarczającej liczby podpisów, gdyż wycofano mu podpisy, które dawały mu minimalną liczbę 25. I teraz do Sądu Najwyższego należy ocena, czy można nad tym w polskim porządku prawnym przejść do porządku dziennego, czy też oznacza to, że KRS nie powstała. I tutaj w żaden sposób oczekiwanie na jakieś mityczne decyzje Trybunału w Luksemburgu nie jest uzasadnione, bo Trybunał w Luksemburgu akurat taką kwestią nigdy się nie zajmie. Panie sędzio, bardzo, bardzo różne głosy słyszymy na temat tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym. Pani profesor Ewa Łętowska na przykład mówi, że właściwie pani profesor Gerzer nie miała innego wyjścia, że właściwie przepisy są takie, że na koniec i tak, kogo by nie wskazywali na przykład większość sędziów Sądu Najwyższego, to i tak pan prezydent Duda wskaże tego sędziego, któremu najbardziej będzie odpowiadał, ponieważ wystarczy no, na pewnym etapie procedury nawet pięciu sędziów może wskazać kandydata na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, więc jak długo ten status sędziów Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie zostanie wyjaśniony, tak długo mamy właściwie pewność, że będzie to kandydat nie sędziów Sądu Najwyższego, tylko kandydat prezydenta Dudy, który uzyska tą nominację. Czy właśnie co, kluczem do tego jest Izba Pracy, tak, która mogłaby stwierdzić, że ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie zostali właściwie powołani, bo wnioski były zawierały braki formalne, takie jak brak liczby podpisów, czyli w rękach Izby Dyscyplinarnej tak naprawdę leży los tego, kto będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, tak? W rękach Izby Pracy, tak. No, jeżeli mówimy o tym, że wynik zgromadzenia i tak miałby być taki, że będzie tam kandydat, który będzie miły sercu prezydenta, to zakładamy, że w tym zgromadzeniu wzięliby udział przedstawiciele tych dwóch wadliwych izb, dyscyplinarnej Izby Kontroli. A cała konstrukcja, o której ja mówię, zasadza się na tym, że osoby powołane do tych izb nie powinny być uznawane za sędziów i na tym też opierają się żądania pozwów, które oczekują na rozpoznanie w Izbie Pracy. Gdyby Sąd Najwyższy stwierdził, że osoby te wobec tych wadliwości nie zostały nigdy ważnie powołane na sędziów, no to byłoby oczywiste, że nie będą one mogły brać udziału w zgromadzeniu. Natomiast tylko skąd ten protest teraz? Znaczy ja rozumiem ścieżkę prawną tych pozwów, tak? No bo one są wniesione do sądu niezależnie od dotychczasowych inicjatyw samego Sądu Najwyższego. Ale przecież pamiętamy stanowisko i uchwały Sądu Najwyższego, w tym też tym poszerzonym składzie. To były bardzo stare już decyzje. One wtedy nie były oprotestowywane przez żadne sędziowskie środowiska, jak sądzę. A wtedy to stanowisko, ze stanowiska Sądu Najwyższego można było wyczytać, że to nie są sędziowie, w sensie orzeczniczym. Natomiast należy uznać fakt ich nominacji przez Andrzeja Dudę. I w związku z tym nikt ich nie kwestionuje ich fizycznej obecności w budynku Sądu Najwyższego, ani też statusu, no ja wiem, pracowników tego sądu, którzy między innymi mają wpływ na urzędnicze
decyzję. To taka była ta przyjęta do tej pory linia Sądu Najwyższego, jak dobrze rozumiem. To państwo się domagają, żeby teraz to unieważnić? Bo... Zgadza się, że taka była linia, tylko proszę zwrócić uwagę na jeden istotny element, że ta linia była z czasu, kiedy nie znaliśmy list poparcia. A to prawda. Krajowej Rady Sądownictwa. Od chwili ujawnienia tych list wiemy, że Maciej Nawacki nie zgromadził wymaganej liczby podpisów wobec tego, że były wycofane. I to jest ta nowość, która powoduje, że te osoby należy uznać nie tylko za osoby niezdatne do orzekania w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdyż powołane są w procedurze nie dającej gwarancji niezależności, ale tu przecież Trybunał w ogóle też nie znał list poparcia, zresztą o tym nigdy by się nie wypowiadał, a tą nowością, na której zasadzają się te sprawy, o których mówiłem w Izbie Pracy, jest to, że zostały ujawnione listy poparcia, z których wynika, że były wadliwości w zebraniu wystarczającej liczby podpisów. Co za tym idzie, ta wspólna kadencja Krajowej Rady Sądownictwa się nie zaczęła. No tak, tylko że to też argument, znaczy pytanie jest takie, co by dało dzisiaj zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Ta kwestia, czy ci neosędziowie mają prawo w niej uczestniczyć, czy nie, jest i tak dosyć skomplikowana, no to trzeba przyznać. Natomiast nie, znaczy, ta procedura by trwała w warunkach no, wysoce nienormalnych. To stanowisko pani profesor Gersdorf, ja rozumiem tak, w tej kwestii, że sprawa jest na tyle złożona, trudna, ciężka i ważka, że nie sposób jej rozstrzygać na chybcika, jadąc po bandzie, jeżeli chodzi o prawne procedury obowiązujące w Sądzie Najwyższym, tak? I regulamin Sądu Najwyższego. Ale tutaj też nikt nie oczekuje, żeby Sąd Najwyższy jechał po bandzie, jeżeli chodzi o prawne procedury. Rozpoznał wnioski o zabezpieczenie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek taki powinien być rozpoznany w terminie. Ja rozumiem, bo tam istniała, znaczy w momencie, kiedy pani prezes decydowała o tym, że zgromadzenie nie odbędzie się 21, tak? Czyli już tam dzisiaj się właśnie 21 kończy, czyli dzisiaj tylko odłożyła je ad carendas graecas, no to mogła liczyć na to, że jej zastępcą będzie, no, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Sądu Najwyższego, najstarszy stażem prezes którejś tam z izby i wiadomo o kogo chodzi i wiadomo, że to jest człowiek godny zaufania. Andrzej Duda zdecydował inaczej na mocy ustawy kagańcowej, tak? No ale teraz argumentacja idzie w ten sposób, że nawet jeśli on zdecyduje się na ustanowienie tego komisarza zgodnie z trybem ustawy kagańcowej, to po pierwsze jego pozycja będzie słaba i jego decyzje będą równie śmieszne jak te wybory, które nam grożą w maju, prawda? No przecież nikt tego nie będzie szanował, na miłość boską. A jeszcze co więcej, ten komisarz będzie czekał na orzeczenie TSUE prawdopodobnie, co prawda jesienią, ale w sprawie całej ustawy kagańcowej. Więc naprawdę trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach poważnie traktował te decyzje. Bo to, że one formalnie zostaną uznane za obowiązujące przez Andrzeja Dudę i kierownictwo PiS, no to już wiemy, bo to mamy do czynienia z władzą, która nie szanuje wyroków sądu. Więc tutaj ja bym się wahał przed oceną tego, co powinna zrobić pani prezes Małgorzata Gersdorf, bo być może oznacza to takie najbardziej silne, efektywne opóźnienie wdrażania tych pisowskich procedur niezgodnych z konstytucją. Natomiast rzeczywiście ma pan rację, że nową okolicznością we wszystkich tych inicjatywach prawnych są te listy KRS-u. Tak, to prawda, że... Ale też proszę zwrócić uwagę, że... Tu mamy dwa wątki, bo mamy zgromadzenie, które ma wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa. I tutaj na to pan zwraca uwagę, że być może pod względem efektu ta decyzja o odwołaniu zgromadzenia niewiele istotnych rzeczy zmienia, ale mamy też zbliżające się wybory, o których będzie orzekał Sąd Najwyższy zgodnie z konstytucją. I jeżeli w samym Sądzie Najwyższym nie zostaną podjęte żadne działania w celu uniemożliwienia orzekania przez osoby powołane do Izby Kontroli, to właśnie ta Izba będzie rozstrzygała o tak istotnej kwestii, jak ważność wyborów przeprowadzanych być może właśnie w trybie pocztowym. No tak, tylko że tu trzeba powiedzieć jeszcze koniecznie, że na to akurat pani profesor Małgorzata Gersdorf wpływ ma? No, żaden. No nie ma. Tak, to ja to powiedziałem na samym początku, że oczywiście
pani prezes na to wpływu nie ma, ale są to sprawy będące z kolei w Sądzie Najwyższym. No tak samo jak nie ma wpływu na szybkość pracy Izby Pracy, prawda? Bo gdyby miała, być może by oddziaływała na to, żeby Izba Pracy na przykład wykonała to ten wniosek o zabezpieczenie powództwa, prawda? I nie dopuściła sędziów dwóch izb, czyli Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej do głosowania nad kandydatem na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tak? Rozumiem, że... No to zgadza się, że rzeczywiście sytuacja pierwszej prezes zwołującej zgromadzenie byłaby zupełnie inna, gdyby było orzeczenie Sądu Najwyższego, Izby Pracy, rozstrzygające o statusie osób z tych dwóch izb. To prawda, że to byłby pewnie zupełnie inny moment, natomiast rozumiem, że to jest też bardzo trudny problem dla Izby Pracy, żeby to wyjaśnić. Panie sędzio, to już ostatnie pytanie może. A jak pan widzi przyszłość? To znaczy, no mamy dwie możliwości. No jedna jest taka, że jednak będzie pierwszym prezesem sądu, funkcję pierwszego prezesa będzie pełnił najstarszy stażem sędzia, przewodniczący Izby Sądu, prezes Izby, którejś z Izb Sądu Najwyższego. Ale druga jest taka zapowiedziana przez prezydenta Dudę, że on jednak skorzysta z możliwości wskazania, no umownie go nazywając, komisarza. Myśli pan, że która z tych wersji jest jednak bardziej prawdopodobna, bo skądinąd wiemy, że pan prezydent Duda nie zawsze dotrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje, a swoją drogą taki komisarz byłby właściwie chyba całkowicie pozbawiony autorytetu w większości środowiska wymiaru sprawiedliwości. Czy myśli pan, panie sędzio, że tu jest jeszcze jakaś opcja do zmiany takiego kierunku tego walca, który się porusza w sprawie, że tak powiem, likwidacji niezależności sądów? Czy jest tu jakaś jeszcze linia obrony właśnie przez nie wiem, regenta tak zwanego, kierującego pracami sądu po skończeniu się kadencji prezes Gersdorf? Jeżeli chcemy wierzyć w to, że Sąd Najwyższy potrafi się obronić, to musielibyśmy zobaczyć, że potrafi się obronić także teraz, kiedy jeszcze ma pierwszego prezesa, który nie jest nominatem większości rządzącej i który był wyłoniony przez prawdziwe zgromadzenie sędziów. Jeżeli ten Sąd Najwyższy w takich warunkach nie będzie się potrafił obronić, to ja obawiam się, że też nie będzie potrafił się obronić, jeżeli zostanie tam wprowadzony polityczny komisarz, osoba powołana na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa. Nie mam wątpliwości, że zaraz po skończeniu się kadencji pierwszej prezes, czyli z końcem kwietnia, prezydent powoła taką osobę i osoba ta zwoła zgromadzenie, do którego dopuści wszystkie osoby z Sądu Najwyższego, nie czekając na żadne orzeczenia Trybunału w Luksemburgu i zostanie przeprowadzona procedura powołania nowego pierwszego prezesa, a już kilka miesięcy później będziemy mieli w Sądzie Najwyższym kopię Trybunału Konstytucyjnego. Co z tego, że Trybunał nie ma autorytetu, jeżeli wydaje decyzje, które są bardzo wygodną podkładką dla rządzących, i obawiam się, że Sąd Najwyższy może być na prostej drodze do podzielenia losu Trybunału. No, to nam zawsze grozi, tylko nasze pytanie jest o możliwości, o realne możliwości, które miała przed sobą pierwsza prezes dzisiaj, no bo jednak zgodnie z konstytucją jej kadencja za chwilę się skończy. Nie sądzi pan, że faktycznie dojdzie do takiej dwuwładzy w Sądzie Najwyższym, że będziemy mieli... Żeby doszło do dwuwładzy? Sądzę, że jeżeli status tych osób powołanych do Sądu Najwyższego, do tych dwóch izb, nie zostanie rozstrzygnięty w najbliższych dniach, to prezydent zdoła przeprowadzić wymianę kierownictwa Sądu Najwyższego i już po prostu nie będzie środków prawnych, które by mogły temu zapobiec. I nie wierzę w to, że będzie dwuwładza. Aha. Czyli co, 2 maja, czy nawet 1 maja obudzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości? Przynajmniej z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. Bo nie, bo mamy jeszcze kwiecień. W związku z czym miejmy wiarę w Sąd Najwyższy.
No tak, jeżeli Sąd Najwyższy nie podejmie jakichś skutecznych działań, to prawda, że ten warunek należałoby postawić. Panie sędzio, bardzo panu dziękujemy. Przepraszamy, że pana niepokoimy o takiej późnej godzinie, ale to taka noc nam dzisiaj przyszła, więc dziękujemy bardzo za rzeczowe wyjaśnienia. Dobranoc. Dziękujemy. Witamy kolejnego naszego gościa, panią mecenas Paulinę Kieszkowską-Knapik, współzałożycielkę inicjatywy Wolne Sądy. Pani mecenas, czy to, co zrobiła pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, to jest wywieszenie białej flagi? Czy to jest biała flaga? Naszym zdaniem to nie jest biała flaga. W ogóle takie czarno-białe tutaj porównania nie pasują. W tym sensie, że jest bardzo dużo pewnych niuansów w sytuacji, w której znalazł się Sąd Najwyższy i my wszyscy. Jest kumulacja dat wyborczych, zarówno jeśli chodzi o wybór pierwszego prezesa, jak i wybory prezydenckie, kumulacja do tego pandemiczna. W związku z tym nie można tego tak oceniać. To nie jest odwołanie zgromadzenia w sytuacji bez pandemii, tak? To jest sprawa skomplikowana, ponieważ nawarstwienie bezprawia tego zawładnięcia przez władzę wykonawczą sądownictwa miało wiele etapów, między innymi na przykład to, że regulamin Sądu Najwyższego wydaje prezydent, a nie Sąd Najwyższy. W związku z tym na przykład sprawa zorganizowania tego zgromadzenia online czy w jakikolwiek inny sposób, który gwarantuje tajność, bo proszę zwrócić uwagę, to nie jest kwestia Zoom, tak? To jest kwestia tajności tego głosowania, wymagałoby zmian regulaminu, czyli sama pani prezes nie mogłaby tego zrobić, musiałaby angażować prezydenta. Ona powiedziała chyba to, co mogła powiedzieć najbardziej tak zabezpieczając Sąd Najwyższy, że ona wyznaczy, można powiedzieć, regenta w trybie takiego przepisu, który był już zastosowany w przeszłości, na co Kancelaria Prezydenta powiedziała, że nie, oni wyznaczą swojego komisarza, co zostało dodane ustawą kagańcową. Być może będzie clash tych dwóch osób. Być może Sąd Najwyższy uzna, nie wiemy tego jeszcze, że ten komisarz to jest być może nawet lepsze rozwiązanie teraz w tym sensie, że nie ma na szybko wybieranego pierwszego prezesa. Znowu w niekonstytucyjnej procedurze, która zakłada, że mniejszość sędziów, czyli tych neosędziów, może zaproponować kandydata. Więc to jest kolejne nawarstwienie. Więc wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o zgromadzenie, to nie zwoływanie go teraz nie jest ani lepszym, ani gorszym rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem, które było jedyne z punktu widzenia bezpieczeństwa tych wszystkich sędziów. Natomiast później jest jeszcze druga warstwa, czyli cała dyskusja o tym, czy Sąd Najwyższy zrobił wszystko celem wyeliminowania tych neosędziów z życia Sądu Najwyższego, powiedzmy w ten sposób, czyli również z orzekania o ważności wyborów. I to jest trochę inna dyskusja. Czyli mamy dwie dyskusje prawnicze wokół dwóch różnych wyborów i trochę inne zachowania Sądu Najwyższego byłyby oczekiwane do jednej z kwestii, a inne do drugiej z kwestii, a one się wszystkie dzieją w ciągu 10 dni w czasie pandemii. Więc ja nie wiem, czy ktoś na tej planecie byłby w stanie odpowiednio zareagować na taką sytuację, takiego nawarstwienia komplikacji. To jest chyba ponad ludzkie siły. Wydaje mi się, że Sąd Najwyższy na przestrzeni tych lat i tak zrobił niesamowitą pracę ochrony wartości, cały czas ścigając się z legislacyjnym bezprawiem. Przecież tych nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, Trybunale było kilkanaście. Ciągle ścigano się, ciągle władza się ścigała z intelektem tych ludzi, którzy reagowali odpowiednio w ramach procedur. Oni mają związane ręce też, to są sędziami, no więc oni na przykład nie mogą sobie zrobić online spotkanka przy kawce i powiedzieć, że to było zgromadzenie, bo są sędziami Sądu Najwyższego, więc gdyby sobie robili takie spotkanka, jak teraz się dzieją w Trybunale z sędziami, niesędziami, politykami i tak dalej, no to przestaliby być tym sądem, o który też wszyscy zabiegaliśmy, który chroniliśmy. Więc to są jakieś zupełnie sytuacje rodem z tragedii greckiej. I jak wiadomo, w takiej tragedii wszyscy mają rację, nikt nie ma racji. Wydaje mi się, że co do tego zgromadzenia i wyborów pierwszego prezesa, to co zrobiła pani prezes jest absolutnie wszystkim, co mogła zrobić.
jeśli chodzi o orzekanie w różnych sprawach, które mogłyby mocniej zaznaczyć bezprawność tych nowych sędziów, to nie jest w gestii pani prezes, bo to są po prostu sprawy prowadzone przez konkretne składy sędziowskie i też nie chcemy, żeby prezes naciskał, skoro ma być to prawdziwy sąd, prawda? Więc tam się jeszcze może sporo wydarzyć, bo jest kilka spraw, które są ważne z tego punktu widzenia, bo one zakładają, żeby też wyjaśnić jakby motorykę prawną, była ta wielka uchwała, która orzekła, że w ramach której sąd orzekł w tym największym składzie, że sędziowie ci nowi w wadliwy sposób zostali wybrani, no ale są sędziami w tym sensie, że prezydent odebrał od nich przysięgę, natomiast ich wyroki są wadliwe, co samo w sobie nie rzutuje na ich obecność na zgromadzeniu, no bo oni fizycznie tymi sędziami zostali. Więc w związku z tym, że po tej uchwale, dopiero po tej uchwale ujawniła się prawdziwa konfiguracja podpisów pod KRS-em, to był następny argument. W związku z tym w sądzie jest kilka pozwów o ustalenie, to jest taka konstrukcja prawna, że tak naprawdę w ogóle nie doszło do realnego wyboru tych sędziów. I wtedy można byłoby oczekiwać zabezpieczenia, które by no, odsunęło tych sędziów na czas tego procesu od tych wszystkich zagadnień, czyli od orzekania o wyborach i od uczestnictwa w zgromadzeniu. Więc to jest nieprawdopodobne nasilenie fatalnych okoliczności czasowych jeszcze z pandemią w tle, więc ja jestem ostatnią osobą, która by ośmieliła się powiedzieć, że pani prezes Sądu Najwyższego jakąś białą flagę wywiesiła. Myślę, że to jest jakaś taka publicystyczna maniera, która jest w ogóle szkodliwa, bo trzeba się głębiej zastanawiać nad tymi mechanizmami. No można każdemu tak napluć w twarz, kto coś robi, tak? No to no ale nie o to chodzi. To jest nasza ostatnia, poza jeszcze Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, niezależna instytucja i też należy jej się szacunek. Jak zaczniemy ją deprecjonować, to z niczym nie zostaniemy. Paulina, przepraszam, a powiedz, bo te sprawy są jeszcze w toku. Ja mam pewne podstawy, żeby sądzić, że wolne sądy mają pewnie parę pomysłów i intuicji, jak można w dalszym ciągu podważać decyzje, zarówno te wyborcze, jak i te o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słuchajcie, myślę, że te wszystkie ścieżki zostały wykorzystane. One mają tę wadę jednakowo, że są po prostu procesami, które trwają. Część z nich ma zakorzenienie jeszcze przed TSUE, przed którym przecież nie zapominajmy wisi kilka bardzo ważnych polskich pytań. Tutaj gra idzie o czas, bo te pytania zostaną zaadresowane, znajdą swoją odpowiedź i już widzimy mniej więcej pewnie, jaki będzie kierunek od tej odpowiedzi po tych wszystkich wyrokach, które TSUE już wydał. Nie ma zgody na takie marionetkowe sytuacje, że po prostu sobie politycy urządzają takie swoje sądy pod siebie. Tylko tyle, że no, TSUE ma swoją też mechanikę działania, procedurę, i wszyscy ci, którzy się trzymają tych reguł prawnych, no nie mogą ich naruszyć, jeśli mają stać w ich obronie, więc najwcześniej pewnie jesienią można się spodziewać następnych rozstrzygnięć TSUE i teraz jest kwestia, żeby w Sądzie Najwyższym podtrzymywać ducha tych sędziów, którzy będą Konstytucji bronić, po to, żeby było w ogóle komu wykonać te wyroki, a? Bo potem znowu te sprawy trafią z powrotem do jakichś składów sędziowskich, które będą musiały odważnie prowadzić je w życie, mając już nad sobą być może komisarza, a być może nowego prezesa wybranego z grona tych sędziów. To są bardzo dramatyczne wybory. Myślę, że to by się nadawało na thriller psychologiczny, jak 12 gniewnych ludzi, czy coś takiego, w jakich dramatycznych dylematach ci ludzie prawniczych i życiowych i człowieczych i moralnych się znaleźli. Więc naprawdę mi się wydaje, że takie upraszczanie, że jest biała flaga. Tam jest kilkudziesięciu sędziów, oni też się różnią między sobą, no o to też chodzi, tak? Jedni są w stanie uznać pewne argumenty, inni uważają, że one są za słabe, są niezawiśli w tych orzeczeniach i one też mogą się różnić, no. Więc ja bym była najdalsza od tego, żeby tutaj jakiś taki defetyzm
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, oczywiście wiadomo było, że ten moment nadejdzie. Ale pamiętajmy, słuchajcie, że byliśmy już dwa razy w takiej sytuacji, która się wydawała całkowicie bez wyjścia, jeśli chodzi o upadek Sądu Najwyższego, jednak nie następował ten moment. Uważam, że jest sens pytać ciebie bardziej nawet niż profesorów prawa konstytucyjnego, dlatego że to przypomnę, to tobie nie trzeba tego przypominać, ale widzą pewnie tak, że pytania prejudycjalne, które rozpoczęły tę drugą ofensywę w TSUE, no były czymś, w co nikt nie wierzył, tak? A wy to zrobiliście tak naprawdę, tak? Bo taka była... To jest oczywiście prawniczo niezwykły czas i też uświadamiania obywateli o istnieniu tych wszystkich prawniczych instytucji, jakaś mega turbo przyspieszona lekcja, zupełnie nieznane instrumenty prawne były zastosowane, wcześniej nie próbowane, same premiery. No ale trzeba było działać tutaj. Mecenas Wawrykiewicz i mecenas Rykoczek Abram, oni głównie prowadzili te sprawy i oni też wymyślali te koncepcje prawne. Wspólnie debatowaliśmy na ten temat. Wydaje nam się, że zrobiliśmy wszystko, co można było. Pewnie chciałoby się, żeby takich inicjatyw było 150, a nie jedna, albo dwie, albo cztery, albo 10, bo jeszcze przecież jest Komitet Obrony Sprawiedliwości, w ramach którego działa 12 organizacji, które wspierają sędziów w tych sprawach dyscyplinarnych i prokuratorów i tak dalej. Jest mnóstwo różnych organizacji NGO-sowych, które się zaangażowały w te sprawy. Jesteście wy, jest Akcja Demokracja i KOT na różne sposoby wspierający te inicjatywy. Więc my tylko po prostu wykonaliśmy jakby tę robotę rzemieślniczą, do której nas przygotowywano. No genialne oczywiście środowisko sędziów sądów powszechnych, którzy in gremio wykazali się niesamowitym charakterem. I to też jest wielka lekcja. Wszyscy narzekali na sądy, że to, że tamto, że za wolno i tak dalej. W zasadzie przerzucając na sędziów żale za to, że państwo nigdy nie zainwestowało w tę sferę wystarczająco. Pani mecenas, ale chciałem zapytać, jakie pani widzi perspektywy na przyszłość? Bo wspomniała pani w momencie, kiedy omawiała pani sprawę odejścia, skończenia kadencji przez panią profesor Gersdorf, to wskazała pani, że jest taka ścieżka, że w jej miejsce byłby wyznaczony ktoś, przepraszam, w rodzaju regenta. No, to jest zupełnie kluczowa sprawa, kto będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, bo to właściwie od tego zależy, czy do głosowania nad wskazaniem kandydatów dla prezydenta będą dopuszczeni na przykład sędziowie Izby Dyscyplinarnej, tak? Bo trudno mi sobie wyobrazić, że najdłuższy stażem prezes Izby Sądu Najwyższego uzna, że oni mają prawo wskazywania kandydata. To od razu wyjaśniam. Prawniczo oni uważają, że nie mogą wykluczyć tych sędziów na ten moment, jeżeli nie ma tych zabezpieczeń, które... Tak. Głębiej uznają ich bezprawność. Na ten moment oni uważają, że ich uchwała obejmuje sferę orzeczniczą, a nie tą urzędniczą. Rozumiem, tak. Ale przynajmniej na przykład w przypadku praworządnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to na przykład on będzie uważał prawdopodobnie, że może w takim razie trzeba poczekać na postanowienie TSUE w tej sprawie, no chociaż to wydaje się dosyć dalekie. Dlatego mi się wydaje, że ten ruch pani pierwszej prezes, że tego zgromadzenia w tej chwili nie ma, czyli nie ma na prędce, w tej gorączce, tej wariacji z tymi wyborami w tle i jeszcze z tą pandemią online'owego zgromadzenia, tylko po prostu ona kogoś wyznaczy, nawet jeżeli Duda tego nie uzna, wyznaczy swojego komisarza, to on będzie miał bardzo słabą pozycję ten człowiek, no bo i co, i teraz on będzie organizował to zgromadzenie od razu w tym samym czasie, kiedy jest ta cała... To całe wariactwo. Właśnie, do tego zmierzałem, bo na przykład o tym, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego była bez wyjścia, na przykład mówiła nam pani profesor Ewa Łętowska, która ją właściwie się z nią solidaryzowała w rozmowie z nami. Natomiast pan Piotr Rachtan, który jest wydawcą Monitora Konstytucyjnego, on nie jest prawnikiem, ale zajmuje się tymi sprawami i różnymi intrygami wokół Sądu Najwyższego już od lat i śledzi je. On mówi, że jest taka właśnie rozsądna ścieżka, że być może ten regent by poprowadził sprawy Sądu Najwyższego w taki sposób, żeby ten wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie odbywał się pod presją. No a pani też słusznie zauważyła, że jednak powołanie komisarza przez prezydenta ma
o tyle wyraźną wadę, że rzeczywiście autorytet takiego komisarza będzie bardzo niski. I zwłaszcza wtedy, kiedy on będzie czekał na rozstrzygnięcie TSUE. Tak? No właśnie, więc tu... A poza tym jeszcze w międzyczasie być może komisja zaskarży całą tę ustawę kagańcową, która, na podstawie której ten komisarz w ogóle może być wyznaczany. Więc to są różne scenariusze, które się mogą zadziać w międzyczasie. Ich definitywny, śmiertelny charakter przez to, co zrobiła pani prezes, jak rozumiem, jest odsunięty nieco w czasie, a ta dyskusja o tym, co z tymi nowymi sędziami się powinno zadziać przy zgromadzeniu i przy wyborach, to też jest dyskusja na za parę miesięcy w takim razie, tak? Bo zarówno to zgromadzenie będzie przesunięte w czasie, jak i oczywiście no, orzekanie o ważności wyborów też trwa po wyborach, prawda? Być może będą dwie tury, być może w ogóle tych wyborów nie będzie, nie wiadomo jeszcze w zasadzie, więc to się dużo może jeszcze wydarzyć rzeczy. I tak jak mówię, no, prawo ma to do siebie, że prawda, dwóch prawników, trzy koncepcje, no i każdy praktykujący sędzia czy adwokat może mieć swoją wizję. I tak wydaje mi się, że jak na te indywidualności, które tam w Sądzie Najwyższym są, to spójność jakaś była zachowana duża przez ten czas. A to, że to trwa, no to rzeczywiście ten apel największych naszych prawniczych głów no pokazuje, że uważają, że do czasu tej kadencji pani prezes powinna nastąpić decyzja o tych zabezpieczeniach co do tych ekstra sędziów, neosędziów. Tak? Natomiast to znowu to leży, to nie jest to apel do niej de facto, bo ona nie ma wpływu na tych sędziów, ani też nie jest apelem do nich o takie czy inne rozstrzygnięcie. Chodzi po prostu o przecięcie pewnej niepewności proceduralnej, a jeśli ona zostanie przecięta w stronę taką, że oni zostają w tych funkcjach urzędniczych, to trzeba będzie się dalej inaczej bronić przed ewentualną stronniczością jakichś rozstrzygnięć tego organu. No, przez te wszystkie lata, jakbyśmy spojrzeli wstecz, to żadna ze spraw, którą prowadziliśmy, czy jakiś rozgrywek tego typu nie miała precedensu. Więc być może przed nami następne jakieś ciekawe sytuacje. Jest, nie wiem, rezolucja Parlamentu Europejskiego, który mówi, że to będzie, że jeśli takie wybory, jakie tu się planuje, taka jakaś kompletna farsa zostaną przeprowadzone, to one mają wadę. No, to jest też sytuacja nowa dla Unii, że jakiś kraj kompletnie odjeżdża od zasad przyjętych powszechnie. Więc zobaczymy. No, na pewno trzeba namawiać wszystkich obywateli, dla których to jest ważne, żebyśmy to my nie wywieszali białej flagi i po prostu namawiali tych sędziów, cały czas dawali im wsparcie w tej ich walce o wartości, dlatego że oni osobiście dużo ryzykują i oni osobiście pozostają w dyskomforcie. Z drugiej strony mają funkcję taką, która, że tak powiem, jest typowym przejawem powiedzenia noblesse oblige. No. No dobra, to chyba wszystko, co dało się wyjaśnić w tak krótkim czasie, to pani wyjaśniła. Też mamy innych rozmówców, którzy zresztą generalnie mówią rzeczy podobne, co pani, więc bardzo dziękujemy i zapraszamy do oglądania jutro. Dzięki. Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dzięki, dobranoc. Wzajemnie, dobranoc.